Lecznicze działanie octu znane jest od lat. Jedne z pierwszych źródeł, jakimi dysponujemy, opisują receptury Hipokratesa, który mieszaninę octu i miodu zalecał na choroby skórne, kaszel i infekcje. Później te przepisy rozwijano i znajdowano kolejne zastosowania jako składnik diety odchudzającej czy naturalny lek na cukrzycę i nadciśnienie. Ocet jabłkowy ma mnóstwo cennych właściwości, dlatego warto go regularnie pić, dodawać do potraw, a także stosować zewnętrznie na włosy czy skórę. Można kupić gotowy ozyt lub przyrządzić go samodzielnie, do czego gorąco Ciebie zachęcam. Ocet jabłkowy tak naprawdę robi się sam. Przygotowania trwają kilkanaście minut, nie licząc z zbioru czy kupna owoców, jednak na gotowy produkt trzeba będzie poczekać. Musi nastąpić proces fermentacji, który trwa nawet 6 tygodni. Im dłuższa i naturalniejsza fermentacja, tym lepszy i bardziej wartościowy ocet. Jeśli nie chcecie czekać, poszukajcie gotowych produktów, których jakość dorównuje tym domowym. Posłuchajcie zatem, jak krok po kroku zrobić domowy ocet jabłkowy. Ja nazywam się Michał Felikszewski, a to jest mój podcast. Zapraszam. Do przygotowania octu jabłkowego potrzebne jest 2 kg świeżych, dorodnych jabłek, najlepiej z własnego sadu lub sprawdzonego źródła. Najlepsze są późniejsze, dojrzewające odmiany typu malinówki, antonówki i renety. Kolejno będziemy potrzebować 10 łyżek cukru i 2 litry wody, dobrej jakości, najlepiej przygotowanej lub przefiltrowanej. Inne potrzebne rzeczy to czysty, wyparzony słoik, wygotowana ściereczka lub gaza, gumka recepturka lub sznurek. Z podanych proporcji uzyskamy około 1,5 litra octu jabłkowego. Do słoika wkładamy jabłka pokrojone w ćwiartki, paski lub kostkę i mniejsze kawałki tym więcej się zmieści. Mogą być nieobrane z gniazdami i pestkami. Można również wziąć obierki, resztki z jabłek wykorzystanych do ciasta, dżemu czy musu. Nic się nie zmarnuje. Następnie rozpuszczamy cukier w ciepłej wodzie i wypełniamy nią słoik tak, by przykrył jabłka. Lepiej dodać za dużo wody niż za mało. Pamiętajmy jednak, aby pozostawić około 10 cm wolnej przestrzeni. Przykrywamy słoik gazom i obwiązujemy sznurkiem lub gumką. Odstawiamy w ciemne i ciepłe miejsce. Jabłka powinny stale znajdować się pod wodą, inaczej mogą pokryć się pleśnią, a taki ocet będzie bezużyteczny. Przez pierwsze kilkanaście dni fermentacji powinno się raz dziennie przemieszać płyn drewnianą łyżką co zapewni dopływ tlenu i ułatwi fermentację. Możemy zaprzestać mieszania, gdy jabłka zbrązowieją, opadną na dno naczynia i przestanie się wytwarzać piana czyli zakończył się pierwszy etap produkcji. Całość pozostawiamy na kolejne 2-3 tygodnie, łącznie około miesiąca. Po czym przecedzamy przez gazę lub ściereczkę do czystego słoika i pozostawiamy w chłodnym miejscu na kolejne kilka dni do sklarowania. Po tym czasie gotowy ocet ponownie przecedzamy i przelewamy do butelek. Płyn powinien mieć żółty odcień i być mętny i ocet gotowy. Skąd wiedzieć, że ocet jabłkowy jest gotowy? Gotowy ocet powinien mieć słodko kwaśny smak i zapach jabłek, a nie drożdży. Co więcej, płyn przestaje się pienić i nie robią się bąbelki. Ocet jest lekko mętny, przelany do butelek odstawiamy w ciemne miejsce. Jeśli zauważycie pleś, niestety ocet należy wyrzucić, gdyż nie nadaje się do spożycia. Jeżeli w occie pojawi się matka, nie należy się tym martwić, gdyż świadczy o tym, że ocet został dobrze zrobiony matkę można oddzielić od płynu i wykorzystać przy kolejnej produkcji. Będzie po prostu szybciej fermentować. Może się zdarzyć, że ocet wyjdzie za słaby, bez koloru i mało kwaśny. Wtedy spróbujmy go ulepszyć, czyli dolać soku jabłkowego. Jedną szklankę na 1 litr lub cukru, jedną łyżkę na 1 litr i powtórzyć fermentację. Jak długo można przechowywać domowy ocet jabłkowy? Odcu nie musimy przechowywać w lodówce, a w zacienionym miejscu w szczelnie zamkniętej butelce, słoiku lub kafard. Można do tego wykorzystać butelki po winie czy innym alkoholu. Żywy ocet jabłkowy może być dobry nawet przez kilka lat, gdyż stale fermentuje, choć tego nie widać. Ocet, jak wino, szczelnie zamknięty zyskuje mocniejszy aromat, klarowność i staje się smaczniejszy. Jednak zawsze warto kontrolować przydatność do spożycia. Gdy ocet straci smak, może to oznaczać zepsucie, pogorszenie jakości lub utratę walorów zdrowotnych. Staramy się nie przenosić do płynu bakterii, dlatego nie powinno się na przykład wkładać do środka brudnych lub oblizanych łyżeczek. Ok, jak już mamy nasz ocet jabłkowy, teraz powiem, w jakich dolegliwościach warto go stosować. Ocet jabłkowy pomaga przywrócić naturalne pH kwasu żołądkowego. Do szklanki wody dodaj jedną łyżkę octu jabłkowego wymieszaj i wypij narzczo minimum 40 minut przed posiłkiem. A jeśli nie wiesz. Czy pH twojego kwasu żołądkowego jest prawidłowe? Możesz to łatwo sprawdzić wykonując tzw. test sody. Ocet jabłkowy reguluje poziom cukru we krwi. To jedna z najbardziej zbadanych korzyści płynących ze spożywania octu jabłkowego. Jedno z badań wykazało, że podanie dwóch łyżeczek octu do posiłku stabilizuje poziom cukru we krwi, obniżając skok poziomu cukru o 20%. Być może więc to nie przypadek, że japończycy przygotowując sushi dodają do ryżu ocet. Oczywiście, oprócz dodania octu jabłkowego do diety, warto przede wszystkim zadbać o większą ilość spożywanego błonnika i regularnej aktywności fizycznej, by obniżyć poziom cukru we krwi jeszcze bardziej. Ocet jabłkowy to sposób na zakwaszony organizm. Pomimo swojego kwaśnego smaku, ocet jabłkowy świetnie odkwasza organizm, podobnie jak cytryna. A jak pewnie wiesz, zakwaszony organizm to organizm osłabiony, podatny na infekcje i choroby. Zdaniem Charlotte Gerson, autorka książki Cud Terapii Gersona, twierdzi. Rak nie może żyć w ciele zasadowym. Warto zadbać o równowagę kwasowo-zasadową organizmu, by cieszyć się zdrowiem. Oczywiście, włączenie octu jabłkowego do diety pomaga, jednak to za mało, by cieszyć się zdrowiem i doskonałym samopoczuciem. Kluczem jest zdrowa, codzienna dieta, najlepiej oczywiście dosmaczona odrobiną naturalnie fermentowanego i surowego octu jabłkowego. Ocet jabłkowy to naturalna broń w walce z drożdżami candida. Niefiltrowany, niepasteryzowany ocet jabłkowy jest bogaty w naturalne enzymy, które pomagają uporać się z nadmiarem drożdży w organizmie. Jednocześnie dbają o dobrą florę jelitową, co minimalizuje przerost drożdży candida. Z octu jabłkowego można przygotować płukankę na ból gardła. A to wszystko dzięki właściwościom przeciwbakteryjnym, jakie posiada dobrej jakości ocet jabłkowy. Gdy boli gardło, wypróbuj płukankę z dodatkiem octu jabłkowego. To półkanka o działaniu ściągającym i antybakteryjnym, a do przygotowania potrzebujemy: jedną szklankę ciepłego naparu z szałwi, jedną łyżeczkę soli, jedną łyżeczkę jabłkowego i kilka kropli propolisu. Wymieszaj składniki i gotowe. Gotową miksturą płucz gardło kilka razy dziennie, w zależności od tego jak bardzo boli lub drapie gardło. Półkanka do ust z octem jabłkowym pomaga również walczyć z nieświeżym oddechem. Wystarczy jedna łyżka octu z jabłek rozpuszczona w szklance wody. Płucz ustną przez około 20 sekund i gotowe. Na bazie octu jabłkowego można przygotować tonik do twarzy. Ocet jabłkowy może zdziałać cuda dla Twojej skóry. Tonik octowy absorbuje nadmiar sebum, zmniejsza zmarszczki i sprawia, że skóra zgładsza. Rozjaśnia skórę pomaga walczyć z wypryskami, zmniejsza widoczność przebarwień i blisk potrądzikowych. W przeciwieństwie do wielu toników dostępnych w drogeriach tonik oparty na odcie jabłkowym jest delikatny, w 100% naturalny i nie zawiera żadnych drażniących substancji chemicznych i zapachów. Jak zatem przygotować tonik z octu jabłkowego? Na jedną porcję dobrej jakości octu jabłkowego dodaj dwie porcje wody. Twarz przemywaj rano i wieczorem zwilżonym gazikiem. Możesz wzbogacić skład swojego toniku kilkoma kroplami ulubionego olejku eterycznego, np. cytrynowego, lawendowego czy drzewa herbacianego, który ukryje zapach octu jabłkowego. Ja polecam olejek rozmarynowy, który oprócz ziołowego zapachu posiada właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne. Tak przygotowany tonik octowy nie musi nawet stać w lodówce, ponieważ ocet jabłkowy jest sam w sobie konserwantem. Ocet z jabłek na brodawki... Masz brodawkę i nie wiesz jak się jej pozbyć? Wypróbuj sposób z octem jabłkowym. Namocz gazik w mieszance octu i wody na dwie porcje octu jabłkowego i jedną porcję wody i przyklej go plastrem do brodawki na całą noc. Należy tę czynność powtórzyć do czasu aż brodawka zniknie. Ocet jabłkowy na odchudzanie? Ocet jabłkowy przyspiesza spalanie tłuszczu, przyspiesza metabolizm i hamuje apetyt. Ponadto pomaga równoważyć poziom cukru we krwi poprzez obniżenie indeksu glikemicznego posiłku. Wszystkie te właściwości octu jabłkowego wpływają bez wątpienia bardzo pozytywnie na odchudzanie. Samo popijanie octu jabłkowego niewiele pomoże w pozbyciu się nadwagi, jeśli twoja dieta będzie bogata w słodkie, przetworzone produkty i napoje gazowane. Jeśli zmienisz dietę na zdrowszą, a dodatkowo włączysz ocet jabłkowy, sukces odchudzania będzie murowany. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzić z ilością octu jabłkowego, by nie podrażnić sobie śluzówki żołądka. Ocet jabłkowy to naturalny probiotyk Ocet jabłkowy ze względu na zawartość matki octowej i kolonii drożdżowych nie tylko pozwala na bieżąco uzupełniać braki we florze bakteryjnej jelit, ale też może w pewnym stopniu przyczynić się do odtworzenia utraconej równowagi mikrobiologicznej. Badania wykazały, że ocet jabłkowy zwiększa liczebność bakterii należących do gatunków Lactobacillus i Bifidobacterium, zmniejszając jednocześnie liczebność pałeczek okrężnicy Escherichia coli. Co to oznacza w praktyce? Poza tym, co sugerują najnowsze badania, zmniejszonym ryzykiem depresji, większym stężeniem witamin i minerałów, przede wszystkim po prostu prawidłowy przebieg procesu trawienia. Mówiąc wprost, ocet jabłkowy może zapobiegać biegunkom i zaparciom, a jeśli się pojawią, to może łagodzić ich przebieg. Może normować wchłanianie substancji odżywczych, tym samym redukując niedobory. Stanowi też ochronę ściany jelita przed różnymi toksycznymi związkami, które mogłyby ją uszkodzić. Jeśli nie chce ci się robić octu jabłkowego, ale chcesz skorzystać z jego prozdrowotnych właściwości, oto trzy wskazówki jak wybrać dobry ocet jabłkowy. Po pierwsze i najważniejsze, ocet jabłkowy powinien być surowy, czyli niepasteryzowany. Pasteryzacja octu jabłkowego zabije to, co w nim najcenniejsze bakterie, mikroorganizmy co czyni taki produkt praktycznie bezwartościowym, jeśli chodzi o działanie prozdrowotne. Po drugie, postaw na ocet jabłkowy niefiltrowany. Poznasz go po tym, że jest mętny, a na dnie butelki powinieneś zobaczyć pływający osad. Po trzecie, powinien być to ocet naturalnie fermentowany najlepiej z ekologicznych jabłek. Trudno to rozpoznać po samym wyglądzie, warto jednak dociekać, sprawdzać informacje na stronie producenta lub zapytać producenta o to, czego nie ma na etykiecie. Oczywiście nie zawsze to wystarczy. Czy są zatem jakieś przeciwwskazania do picia octu jabłkowego? Choć picie octu jabłkowego jest na ogół bezpieczne, to nieprawidłowe i nadmierne go stosowanie może powodować pewne negatywne skutki uboczne. Jak już zostało to wcześniej powiedziane, kwasowość roztworu ma duży wpływ na ludzki organizm i może przynieść wiele korzyści, jednak występują także pewne przeciwwskazania. Przygotowałem kilka zasad, które należy przestrzegać. Po pierwsze, jeśli masz wrażliwe zęby lub problemy ze szkliwem, stara się pić rozcieńczony ocet jabłkowy przez słomkę, aby kwas ich nie uszkodził. Później przepłucz jamę ustną wodą. Po drugie, nigdy nie pij octu jabłkowego bez uprzedniego rozcieńczenia go w wodzie. Pijąc napój octowy unikasz poparzenia gardła. Po trzecie... Nie przekraczaj zalecanej dziennej dawki octu, ponieważ spożywany w nadmiernych ilościach długookresowo może doprowadzić do niskiego poziomu potasu we krwi, a nawet osteoporozy. Po czwarte obserwuj reakcję swojego organizmu na działanie octu jabłkowego. W razie wystąpienia jakichkolwiek negatywnych objawów, jak np. refluks żołądka, reakcja alergiczna czy nudności, koniecznie skonsultuj się z lekarzem. Po piąte, jeśli cierpisz na jakiekolwiek schorzenia związane z układem pokarmowym, a przede wszystkim żołądkiem i wątrobą, skonsultuj swoją dietę z lekarzem i upewnij się, czy możesz pić ocet jabłkowy. Nie powinny go spożywać osoby z wrzodami żołądka. To już wszystko, co przygotowałem na dziś. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, proszę daj łapkę i komentarz pod filmem oraz subskrybuj mój kanał. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Cześć.